Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Andrzej Pelc-Gonera. Witam Cię, Andrzejku. Witam serdecznie, dzień dobry. Andrzej jest znany z biznesów gastronomicznych. W tej chwili dzisiaj opowiemy o nowej sieci, którą tworzy. Jest to ramenshop.pl. Franczyza oczywiście. No, oczywiście. Twoje wcześniejsze marki to jest Sushi Kushi. Sushi Kushi i King Kong, i to jest kolejna marka, która będzie tak naprawdę bardzo mocno pod szyldem Sushi Kushi operować. Mhm. Kuchnia japońska, więc jak gdyby tutaj ta zażyłość Sushi Kushi jest dosyć taka oczywista i zresztą stąd też powstał w ogóle sam pomysł na ramen shop. Chyba macie w ogóle doświadczenie, bo w Sushi Kushi chyba też podawaliście już rameny. Podawaliśmy i w pewnym momencie zauważyliśmy, że z kuchni ciepłej to właśnie ramen jest najpopularniejszym daniem w ogóle kupowanym przez naszych klientów i tak naprawdę się stworzyła zdecydowanie potrzeba na to, żeby w ogóle wyodrębnić całą tą kategorię dań i utworzyć restauracje, które by tylko i wyłącznie się na tym skupiały. W tej chwili znajdujemy się w Łodzi na ulicy Piotrzkowskiej. Ile tu jest? 217, 217, tak? Dokładnie. To jest pierwszy punkt, za nami właśnie się znajduje pierwszy punkt ramena. W postaci food trucka na razie i food trucki w ogóle też będziemy bardzo silnie wdrażać do eksploatacji, dlatego że są po prostu idealnie też uniwersalne, tanie w użytkowaniu i świetnie nadają się do tego, żeby te dania móc też oferować po całym kraju. Mhm. W tej chwili obecnie już otwieracie dwa kolejne punkty, tak? Tak. Szczecin jest w trakcie remontu, lokal i powinien być otwarty za mniej więcej 2-3 tygodnie. Podobnie ma się sytuacja w Zgierzu pod Łodzią. Mhm. No ale coś mi tutaj jeszcze kolega twój wspominał, że gdzieś tam w Łodzi na Rytkini... Rytkinia jest też inwestycja już rozpoczęta. Tam remont dopiero się rozpoczyna w przyszłym tygodniu. Zapraszamy. Dzień dobry. Śmiało. Tydzień, dwa dopiero wchodzi ekipa remontowa, więc tu otwarcie raczej będzie dopiero przewidywane najwcześniej na koniec wakacji. Mhm. Przejdźmy tak stricte do tego biznesu. Jak to wygląda? Jakie są wymagania lokalowe? Jaki lokal jest potrzebny, żeby otworzyć stacjonarnie taki punkt? Stacjonarnie tak naprawdę to w tym wypadku mamy bardzo dużą możliwość wykorzystania wielkości lokali. Dlaczego? Dlatego, że już przy powierzchni od 55 metrów tak naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć ramen shop w takim wariancie, w jakim chcielibyśmy, żeby on funkcjonował. Czyli ze stolikami już ze wszystkim, parę stoliczków. Tak, z kilkoma dosłownie stolikami, takie powiedzmy przytulny mały lokalik na kilkanaście osób. Natomiast w przypadku większych lokali, tak jak w Szczecinie, łączymy dwie marki pod jednym dachem, czyli mamy takie combo, w którym jesteśmy w stanie zmieścić zarówno koncept nasz sushi, jak i ramen pod jednym dachem i tylko wizualnie się nieco różnią się strefy dla klientów. Oczywiście można zamawiać w obu z nich zarówno danie, jak i z jednej, jak i z drugiej kuchni. Mhm. Czy macie jakieś specjalne wymagania co do lokalizacji tych obiektów, w których będzie się to otwierać? To mogą być osiedla mieszkaniowe, czy to musi być stricte zawsze centrum miasta? Nie, niekoniecznie. Tak naprawdę to model łódzki bardzo ostro pokazał, że nastawianie się tylko i wyłącznie na Śródmieście nie ma sensu. Mamy w tym momencie 6 placówek w całej Łodzi, z czego jedna jest zlokalizowana w Śródmieściu. Ale mówimy tutaj o Sushi Kushi w tej chwili. O Sushi Kushi, tak. A ramen, chcemy jak gdyby tą całą filozofię Sushi Kushi też wdrażać w ramen shopie. W związku z tym jak gdyby ta ideologia lokalizacji też będzie podtrzymana, czyli zdecydowanie osiedla, przy czym lokalizacja musi być, nazwijmy to, taka lekko topowa, czyli najlepiej nowe budynki, piękne witryny, dużo szkła, dużo stali, żeby miejsce to wszystko... parkingowe? Miejsce parkingowe oczywiście, tak, chyba że trafiamy na jakieś fajne stare budynki, które mają swoisty klimat taki, że faktycznie są, nazwijmy, takimi perełkami i takich oczywiście też poszukujemy, ale przede wszystkim szukamy lokalizacji takich, które się wizualnie bardzo mocno wyróżniają. Czy swoim franczyzobiorcom stawiacie jakieś specjalne wymagania? Franczyzobiorca musi mieć jakieś wykształcenie gastronomiczne, czy w zasadzie każdy się może do Was zgłosić? Szczerze, najlepiej, żeby go w ogóle nie miał. Jasne. Tak naprawdę to my pełen zakres szkolenia przeprowadzamy. W ramen shopie inaczej niż sushi opieramy w ogóle całą filozofię sprzedażową i produkcyjną na produkcji scentralizowanej. W Zgierzu mamy centrum produkcyjno-logistyczne, które w tym momencie też już ruszyło i obsługuje obie nasze marki. Czyli sami robicie dostawy do tych lokali, tak? Sami robimy dostawy do tych lokali pod kątem tych półproduktów, które faktycznie
gwarantują nam powtarzalność receptur, czyli wszystko to, co wpływa na smak, jest produkowane pod okiem naszego szefa kuchni i dostarczane do lokali bądź do food trucka. No i to... A jakie to są produkty, które tak tutaj akurat przy ramenie mają znaczący wpływ na smak? Sami produkujemy przede wszystkim makaron, no to jest sprawa bardzo kluczowa. Mhm. Produkujemy olejki smakowe, które są takim wykończeniem smakowym na finiszu przy przygotowaniu ramenu i bazę smakową, która fachowo nazywa się tare. Mhm. Natomiast w samych lokalach bądź we food trucku gotowany jest we własnym zakresie już sam bulion, który tworzy nam tą bazę, całą tą jak gdyby masę wodną. Spore wyzwanie logistyczne. Jesteście na to gotowi, żeby obsługiwać całą Polskę od razu? Jesteśmy. Współpracujemy z partnerami logistycznymi. Tak naprawdę nasi dostawcy wyczuli też korzyść w tym, że mogą tworzyć dla nas sieć logistyczną i my się zajmujemy produkcją, natomiast logistykę przekazaliśmy całkowicie naszym partnerom handlowym. Zewnętrzne firmy. Zewnętrzne firmy, dokładnie. Mhm. Na jaki czas zawierana jest umowa franczyzowa? Na okres 5 lat standardowo. Jasne. Jest szansa wypowiedzenia tej umowy wcześniej? Czy to jest terminowa umowa, która w zasadzie jest nie do zerwania i ewentualnie, jeżeli, no nie wiem, jest jakiś przypadek losowy? Mieliśmy przypadek losowy nawet niedawno temu i oczywiście zgodziliśmy się na rozwiązanie tej umowy, pomimo, że była umową okresową, więc nie pomimo, że jest zawarta na określony czas, to jesteśmy tylko ludźmi. Jeśli są jakieś sytuacje, które faktycznie mają wytłumaczenie jako sytuacja losowa, no to oczywiście wszystko jest możliwe. Rozumiem. Ale jaki nikomu tego nie życzymy. No oczywiście. Jaki jest koszt inwestycji w lokal stacjonarny i ewentualnie w food trucka? W food trucka tak naprawdę w zależności od tego, na jaki standard się zdecydujemy, to akurat użyliśmy takiego fajnego staruszka Mercedesa i w przypadku takiego food trucka jak tego zaczyna się koszt tak naprawdę od jakichś 45-60 tysięcy złotych. Ale na gotowo proponujecie taki samochód? Ale można go też od nas po prostu gotowego food trucka wyposażonego wynająć, płacić ryczałtową opłatę comiesięczną wraz z franczyzą. Ile wynosi taka opłata? 2000 zł za food trucka wyposażonego w takim stanie, jak mamy go tutaj. I nie ma już tej opłaty franczyzowej. Do tego jest oczywiście opłata franczyzowa jeszcze doliczana. Dodatkowo? 1500 zł. Tak. Mhm. Opłata franczyzowa jest niezależna od obrotów? Jest niezależna od obrotów i raczej tego modelu staramy się trzymać. Uważamy to za bardzo fair wobec naszych partnerów, żeby jednak dać im możliwość rozwijania się, a niekoniecznie żyłowania. Mhm. Czy dodatkowe są jakieś opłaty marketingowe, coś w tym stylu? Wymagamy obsługi marketingowej na określonym poziomie. Tak naprawdę to w tym momencie reklama internetowa no jest jednak dźwignią handlu dla gastronomii i wymuszamy na naszych franczyzobiorcach poświęcanie określonej kwoty 2000 zł miesięcznie jako takie minimum, które jest inwestowane w reklamy właśnie przede wszystkim internetowe. Ale franczyzobiorca, posiadając te 2000 na tą reklamę, on płaci wam te 2000, czy on może też poświęcić to na reklamę lokalną swoją? My tym budżetem zarządzamy w jego imieniu i tak naprawdę to my decydujemy o tym, gdzie te środki powinny lądować, bo zajmujemy się tym od dekady i jednak no, znacznie większą mamy wiedzę i tego też franczyzobiorcy od nas tak naprawdę oczekują, bo jak ktoś wchodzi nowy do sieci i dajmy na to w ogóle wcześniej z gastronomią nie miał do czynienia, to ciężko jest jemu znaleźć rozwiązania optymalne, żeby lokować te środki, więc tak naprawdę to my go wręcz wyręczamy dysponując tymi jego środkami i jest to bardzo mile widziane. Więc to jest czyli pewnie część środków stron. Idzie na reklamę taką centralną sieci, część środków idzie na lokalną. To, co otrzymujemy od partnera, idzie tylko i wyłącznie zdedykowane reklamie, która jest faktycznie skupiona na jego konkretnej placówce. Mhm. To, co my robimy jako działania centralne, to są działania centralne i nie pobieracie żadnego nie opłat, pobieramy od tego żadnych opłat. No bo tych reklam sieciowych, takich centralnych jest bardzo dużo. No, jesteście znani z reklam. Tutaj przynajmniej w okolicy Łodzi, no cały czas się gdzieś o was słyszy i radio cały czas powiela reklamy. No, wszędzie jesteście na billboardach. To nie jest tania sprawa. Franczyzobiorca nie ponosi już dalszych kosztów, tak? Nie ponosi żadnych kosztów za reklamy centralne. Akurat Łódź jest takim fajnym przykładem, gdzie duża ilość franczyzobiorców też bardzo wspiera lokalną reklamę. Jeśli jest jakaś fajna okazja, żeby się zareklamować w radiu, to też lokale widzą w tym korzyść, żeby traktować to jako reklamę lokalną i przeważnie się zrzucają na dodatkowe formy reklamy poza tymi, które my uważamy za jako taki faktyczny
praktycznie niezbędnik. Mhm. Ale w umowie nie macie zawartych opłat na taką reklamę centralną, no bo kiedyś nie. Być może będzie tych lokali, nie wiem, 100, 200, 500, tego Wam życzę, i trzeba będzie robić, nie wiem, reklamę centralną, telewizyjną. Jeden powie, że się składa, drugi powie, że się nie składa. Nie wszystko, macie... wszystko idzie z budżetu zebranego z opłat franczyzowych. Aha, okej. Okay. Jaka jest Twoja polityka, jeżeli chodzi o rozwój w miejscowościach? Ile musi miejscowość mieć tysięcy mieszkańców, żebyście się otwierali? Jest jakaś reguła? Powiedzmy, że w przypadku ramen shopu to nawet niekoniecznie ilość mieszkańców ma w tym momencie znaczenie, a jednak musimy koniecznie też mieć na uwadze, że ramen to nie jest jeszcze produkt, który byłby idealny do wprowadzenia w całej Polsce. Tak jak powiedzmy 10 lat temu mieliśmy sytuację sushi taką, że dopiero sushi zaczęło być modne w metropoliach, natomiast jadąc do mniejszych miejscowości, no nie chcę tutaj w tym momencie jakiś... może przykładów dawać, bo byłoby to nie do końca zręczne, ale chodzi o co, że jednak w mniejszych miejscowościach, wielu z nich jadąc, nawet poszukując partnerów do współpracy, natrafiliśmy na pewną taki opór społeczeństwa, które jeszcze nie było gotowe do wprowadzenia tego sushi, bo nie bardzo wiedzieli, jak to jeść, czym to jeść, czym to w ogóle jest. Więc tak samo ramen w tym momencie tak naprawdę dopiero zaczyna mieć swój wielki boom w metropoliach, natomiast w mniejszych miejscowościach jeszcze widzimy tą tendencję, że w ogóle ludzie nie bardzo wiedzą, czym to jest i czy w ogóle mają ochotę spróbować. No tak, oczywiście. Więc to jak gdyby przebijanie takiego muru w tym momencie nie do końca ma sens. My w tym momencie mamy tyle przygotowanych inwestycji w dużych miastach typu Szczecin, Łódź, Poznań. W tym momencie też jesteśmy akurat w trakcie negocjacji umowy, że nie gdyby nie czujemy takiej silnej potrzeby atakowania mniejszych miast. Ale jak gdyby naszym wyznacznikiem docelowym będzie prawdopodobnie podobna polityka jak w przypadku sushi, czyli około 100-120 tysięcy mieszkańców to będzie jak gdyby to maksimum na jeden lokal przydzielony jako taki, powiedzmy, gwarant tego, że nie będzie się w sąsiedztwie otwierał żadny kolejny. I na odwrót będziemy podobnie, myślę, przejmowali politykę, że miasta od, powiedzmy, tych 100 tysięcy mieszkańców wzwyż raczej będą jedyne rozpatrywane w tym momencie jako faktycznie przynajmniej na początku, partnerzy. Bo przy Sushi-Kuszy już jesteście w mniejszych miejscowościach. Jesteśmy. I w Aleksandrowie Łódzkim, i powiedzmy w Zgierzu, gdzie tam Aleksandrów ma 20 parę tysięcy mieszkańców. I to jest chyba opłacalne nawet. No tak, dosyć, tylko nie? Ten Aleksandrów mamy tak przyklejony do Łodzi, że jak gdyby ludzie z Aleksandrowa mają okazję poznać sushi przez to, że są tak blisko Łodzi, ale fajnym przykładem na mniejsze miasto, gdzie sushi akurat się świetnie przyjęło i było dla nas faktycznie zaskoczeniem, to jest Piotrków Trybunalski, który jeśli dobrze pamiętam, ma liczbę mieszkańców poniżej, znacznie poniżej tych 100 tysięcy mieszkańców i faktycznie to sushi zostało tam bardzo ciepło przyjęte. Mhm. Także nie każde miasto jak gdyby można tą samą miarą... Czyli indywidualne podejście za każdym razem. Za każdym razem, całe życie. Wspomniałeś o kosztach otworzenia food trucka, nie rozmawialiśmy jeszcze o kosztach całego lokalu. Właśnie. Faktycznie. Jak to wygląda? W przypadku ramen shopu musimy i przy obecnych kosztach materiałów budowlanych, kosztów pracowniczych i jeszcze też zmieniających się przepisów sanepid, które wymagają coraz to większe zaostrzenia, jeśli chodzi o zakres wyposażenia lokalu. Tu szczególnie wentylacja ma duże znaczenie pod kątem kosztów tak naprawdę całej inwestycji. To w tym momencie musimy z ostrożnością przyjąć próg 250 tysięcy złotych netto jako próg minimum, żeby faktycznie móc realizować inwestycje z ramen shopem. Mhm. Nie myślicie, żeby bazować szczególnie na lokalach pogastronomicznych, gdzie ta inwestycja będzie znacznie niższa, bo tam są już gotowe wentylacje? Oczywiście. Jak najbardziej. Zawsze w pierwszej kolejności rozglądamy się za lokalami po gastronomii. Szczególnie teraz w okresach dookoła pandemicznych jest to faktycznie dobre źródło pozyskiwania lokali, no bo... 10 tysięcy lokali się zamknęło. Zamknęło premium. I to na szczęście nie ze względu na to, że mają złą lokalizację czy złą renomę, tylko zwyczajnie po prostu czasami czynnik ludzki, czasami nawet brak kadry, która mogłaby pracować w lokalach jest wyznacznikiem tego, dlaczego się niestety zamykają. Mhm. Więc udaje się z sukcesem znajdować lokale, które faktycznie są takimi, nazwijmy to, perełkami. W Gdyni mieliśmy taki przypadek, gdzie po kilku miesiącach prowadzonej działalności ktoś z przyczyn losowych zrezygnował i oddał nam lokal praktycznie
prawie że gotowy pod klucz. Jest dużo w tej chwili lokali wolnych, naprawdę można znaleźć lokal, można. Gdzie będzie dużo niższa inwestycja. I wtedy tak naprawdę idziemy od razu co najmniej o 100 tysięcy w dół. No i szybkość otworzenia takiego lokalu. Idzie wtedy błyskawicznie. No właśnie, co do szybkości. Od momentu podjęcia decyzji przychodzi klient, który jest zdecydowany. Jak w ogóle wygląda ta procedura? Najpierw podpisujecie umowę, czy zgłasza się do Was z lokalem i wspólnie poszukujecie lokalizacji. Ile czasu to trwa? Z reguły formalnie wygląda to tak, że w momencie, kiedy klient do nas przychodzi, bądź my przychodzimy do niego, nie zawsze w pierwszej kolejności jest podpisywana umowa. Myślę, że największą swobodę uzyskuje nasz partner w momencie, kiedy podpisuje umowę, wiedząc, że ma faktycznie już gdzie się zainstalować. Czyli tak naprawdę najczęściej dochodzi do podpisania umów franczyzowych w momencie, kiedy już mamy wybraną lokalizację, podpisaną umowę na najem lokalu, wtedy podpisujemy praktycznie równolegle umowę franczyzową i wszyscy jesteśmy pewni, że faktycznie cała inwestycja może dojść do skutku, a nie utknie gdzieś w martwym punkcie przez właśnie taką sytuację jak brak lokalu. Okej, podpisujemy umowę, już mamy ten pierwszy krok jakby za sobą. Co dalej? Jak odbywają, jakie procedury dalej? Robicie jakiś projekt technologiczny? Robimy projekt technologiczny, analizujemy w ogóle, zanim też do samego podpisania umowy dochodzi, oczywiście analizujemy lokal pod kątem możliwości wykonawczych, jeśli chodzi o zastosowanie lokalu jako lokal gastronomiczny w pierwszej kolejności, a potem oczywiście wszystkie inne aspekty już technologiczne, czy jesteśmy w stanie pomieścić kuchnię w takim układzie, jaki dla nas jest niezbędny. I oczywiście potem jako dalszy etap dochodzą do tego projekty już bardziej wizualne lokalu, czyli tej części, którą klient widzi wchodząc do nas do restauracji. Równocześnie pomagamy partnerom w poszukiwaniu firm, które mogłyby realizować. Akurat jeśli chodzi o sprawy architektoniczne, mamy biuro, które wykonuje dla nas projekty na stałe, tak samo technologiczne. I wizualizacji wnętrza, tak samo? Dokładnie tak. Natomiast kwestia już prac budowlanych, wykonawczych leży tak naprawdę po stronie franczyzobiorcy. My mamy wykonawców w pewnym zakresie. Stolarka jest robiona w tym momencie już też przez wykonawcę, który stał się naszym stałym partnerem i chcemy najchętniej, żeby tylko on wykonywał te prace, ale ciąganie ekip budowlanych, murarskich ze sobą po całej Polsce po prostu nie ma sensu, więc tutaj zdecydowanie szukamy ekip lokalnych i to jest, powiedzmy, praca domowa, którą musi wykonać franczyzobiorca na starcie, żeby faktycznie prace mogły ruszyć do przodu. Czyli teoretycznie, dostając projekt do ręki, można samemu dostosować ten lokal. Od A do Z zgłasza się z odbiorem, tak? Na odbiór Wasz. Dokładnie tak. I działamy. Czy wszystko jest wyposażone zgodnie z naszymi standardami, czy nie ma jakichś uchybień. Jeśli takich nie znajdujemy, no to właściwie lokal jest gotowy do otwarcia. Szkolenie oczywiście jakieś? Potem kwestia szkolenia. Oczywiście największy nacisk jest robiony na szkolenia kadry gotującej. Szkolona jest po części właśnie w naszym centrum produkcyjnym w Zgierzu, które właściwie też pełni taką lekką rolę dydaktyczną przy okazji. No potem oczywiście w trakcie otwarcia i przed nasza ekipa szkoleniowa też jedzie na ten okres właśnie dookoła otwarcia, pilnuje pierwszego zatowarowania, całego procesu otwarcia i jest jak gdyby cały czas jak gdyby trzyma rękę na pulsie i troszeczkę tak jako obserwator zewnętrzny jest w trakcie tych pierwszych dni funkcjonowania lokalu. Oczywiście też służą pomocą ręką, jeśli faktycznie jest ta pomoc w tym czasie potrzebna. Dla właścicieli lokali szkolenia oferujemy najchętniej w formie takiego, nazwijmy to, no nie tajemniczego klienta, ale tajemniczego pracownika, nazwijmy to. Aha. Faktycznie bardzo dobrze zdaje egzamin formuła taka, żeby pracownik jako osoba zupełnie inkognito szła do pracy do już istniejącego lokalu i wtedy poznaje tak naprawdę wszystko. Franczyzobiorca idzie do innego lokalu jako przyszły pracownik gdzieś w innym lokalu i ta formuła się bardzo sprawdza, bo dzięki temu poznaje całą strukturę firmy od podszewki i pracownicy są zdecydowanie bardziej przychylni do tego, żeby uchylać pewne tajemnice, które jakby zupełnie tak oficjalnie przyszedł. Od zaplecza można to poznać. A tak to poznaję po prostu wszystko od zaplecza i bez tajemnic. Powiedz mi, Andrzej, ile mniej więcej czasu zajmuje od podjęcia decyzji do otwarcia? Ile czasu mija zanim... Różnie. To też zależy faktycznie od tego, w jakim stanie lokal zostajemy, ale przyjmując powiedzmy taki wariant pesymistyczny, że jest dużo prac
budowlanych z reguły udaje nam się mieścić powiedzmy w 3 miesiącach. Zdarzają się sytuacje, gdzie po 2 miesiącach jesteśmy gotowi do startu. W przypadku food trucka tak naprawdę miesiąc do półtora i od momentu podpisania umowy i mamy gotowego food trucka, którego możemy przekazać. Macie w tej chwili jakieś takie food trucki na zapasie gdzieś, gdzie one stoją i przychodzimy i możemy... Tego chcieliśmy przygotować tego pod kątem wyposażenia kuchennego, żebyśmy byli pewni, że ten zakres wyposażenia, który do niego wrzucamy, faktycznie zdaje egzamin pod kątem użyteczności technicznej, więc tak naprawdę on w tym momencie jest pierwsze dni otwarty i faktycznie przechodzi fazę testów, można tak powiedzieć. I kolejny jest szykowany pod kątem jak gdyby takiej grubszej zabudowy, a wyposażenie jeszcze zajmie nam powiedzmy około tygodnia, dwóch i będzie gotowe. Też. Jasne. A ile samo szkolenie ile trwa? To zależy jak bardzo otwarci są pracownicy. Tak naprawdę to my jesteśmy w stanie wyszkolić każdą osobę, która tylko ma chęć do pracy i zapał, dlatego że trzymamy się tutaj tak uściślonych receptur, że właściwie podobnie jak w McDonaldzie, operując jak gdyby tabelą składników, prawie oczywiście wszystko, zawsze się znajdzie jakieś powiedzmy pole do popisu dla pracowników, ale generalnie te procedury są tak uściślone, że ciężko jest tutaj cokolwiek popsuć, więc nie muszą pracować koniecznie osoby o kwalifikacjach stricte kucharskich. Mogą to być osoby, które powiedzmy z tą kuchnią liznęły tą kuchnię, tak w cudzysłowie, ale oczywiście jeśli mamy do czynienia z kucharzami, którzy się od lat zajmują gotowaniem, to tak naprawdę jest kilkudniowe szkolenie, 4-5 dni takiego podstawowego prosty szkolenia biznes. Zupełnie wystarczą, żeby nauczyć tych podstaw. Menu jest w ogóle bardzo okrojone. Tak naprawdę to mamy w tym momencie około 6-7 ramenów w zależności od powiedzmy sezonowości w ofercie, plus kilka przystawek, więc tak naprawdę menu się zamyka w obszarze chyba łącznie w lokalach stacjonarnych około 12-14 dań z deserami włącznie. Skromnie, pozornie skromnie, ale tak naprawdę paleta smaków ramenów i tych przystawek jest tak obszerna, że faktycznie można przechodzić ciągle i być ciągle zaskakiwanym czymś nowym. Jasne. Dobrze, o coś się miałem jeszcze spytać. Czy ten biznes można traktować jako biznes pasywny, czyli przychodzi klient, który, nie wiem, prowadzi już inną działalność gospodarczą, czy ewentualnie chciałby zainwestować i, nie wiem, ustawić ten biznes pod kątem menadżerskim, że menadżer pilnuje tego biznesu, jak to wygląda? Da się, zresztą mamy takie przypadki w sieci kilku franczyzobiorców naszych, właściwie, szczerze mówiąc, to około połowy naszych franczyzobiorców w tym momencie prowadzi szeroko zakrojone biznesy i nie skupiając się wyłącznie na gastronomii, więc tak naprawdę można to traktować jako swój core biznes i prowadzić tych lokali na przykład kilka i się wówczas skupiać wyłącznie na tej działalności albo w formie powiedzmy menedżerskiej z dodatkową pomocą osób zarządzających prowadzić też w formie czysto inwestycyjnej, jak gdyby nie angażując swojego własnego czasu pracy. Także mamy i takich na pokładzie i każdy z tych wariantów się bardzo dobrze sprawdza. Czy jest możliwość otworzenia od razu kilku punktów? Technicznie rzecz biorąc tak, aczkolwiek mimo wszystko zachęcamy do tego, żeby robić to stopniowo, bo fajnie jest mieć też spokój ducha, to znaczy inaczej. Gdybyś ty miał to otworzyć, to oczywiście bym się nie wahał i pozwolił ci otworzyć nawet 3 równocześnie. Natomiast dla osoby, która zupełnie jako nowicjusz wchodzi do biznesu, no to też nie chcemy przekraczać tego pewnego progu stresu, a jednak tak. Wiadomo, że pomimo, że my bardzo silnie jak gdyby prowadzimy naszych partnerów za rękę, to sam proces budowlany jest etapem, który dla większości ludzi mimo wszystko jest czymś zupełnie nowym. I stresogennym mimo wszystko, więc tu staramy się mimo wszystko tak trochę na spokojnie do tematu podchodzić i jeśli ktoś by przyszedł z takim zapytaniem do mnie, zdecydowanie sugerowałbym mu otworzyć pierwszy, poczekać ze 3-4 miesiące, popracować, zobaczyć jak to faktycznie wszystko funkcjonuje i dopiero brać się za kolejną inwestycję. Ja też zawsze uważam, że taki biznes gastronomiczny raczej lepiej popróbować na początku, czy człowiek się nadaje i na spokojnie otwierać dopiero z doświadczeniem swoim. Kompletować całą kadrę, która faktycznie będzie już podstawą dla tego pierwszego lokalu
i myślę, że to jest zdecydowanie lepsze kierunek działania. Czy pieniądze na inwestycje mogą pochodzić z kredytu, ewentualnie z dotacji, czy macie jakieś specjalne założenia? Mogą jak najbardziej, w zależności od tego, jak długo prowadzimy działalność, mamy różne możliwości sfinansowania. W przypadku już istniejących działalności, tak jak w przypadku wielu naszych partnerów, sięganie po leasingi właściwie jest żadnym problemem. Jesteśmy w stanie bardzo dużą część inwestycji sfinansować w formie leasingu. Tak naprawdę jedynym elementem, który kategorycznie jest wykluczany z możliwości takiego rodzaju finansowania, to jest sama zabudowa, już taka budowlana, czyli wszystkie te elementy stałe, których nie jesteśmy w stanie z lokalu potem... Ale dotacja, jeżeli jest jakaś, nie ma problemu. Jeśli są dotacje, oczywiście spotykaliśmy się wielokrotnie z sytuacjami takimi, gdzie nasi partnerzy korzystali z dotacji na otwarcie pierwszej swojej działalności. Mhm. I takie są możliwości. To wszystko zależy od okresu akurat, w którym się otwieramy, bo wiadomo, że programy dotacyjne nie są programami ciągłymi. Tak. W związku z tym tak naprawdę akurat jeśli w danym momencie jest jakaś okazja, żeby sięgnąć po środki, fajnie jest móc z nich skorzystać, natomiast to nie jest jak gdyby gwarancją. Gwarantować możemy to, że jesteśmy w stanie faktycznie sfinansować w formie leasingu większość zakupu, który jest czyniony do lokalu, zarówno wyposażenia meblowego, jak i sprzętu kuchennego, więc z tej 250-tysięcznej inwestycji, powiedzmy, że około 150 tysięcy jesteśmy lekką ręką w stanie sfinansować środkami zewnętrznymi. Współpracujecie z jakąś firmą leasingową? Z kilkoma i tutaj właściwie w zależności od tego, gdzie oferują lepsze oferty. Mhm. A to jest tak, że do leasingu nie trzeba prowadzić pół roku działalności? Trzeba. Też dlatego właśnie to dla nowo powstających przedsiębiorców jest to pewnego rodzaju utrudnienie. Wtedy tak naprawdę to musimy się opierać już jakimiś innymi źródłami pochodzenia. No leasing wówczas jest faktycznie wykluczony. Wtedy próbujemy faktycznie szukać jakichś rozwiązań typu wsparcie dotacyjne na założenie pierwszej działalności, bądź tego typu podobne rozwiązania. Jasne. Czy prowadząc food trucka, czy ewentualnie lokal stacjonarny, można dostarczać potrawy do takeaway, czyli po prostu dostawy do domów? Tak, można takie coś prowadzić? Tak, jak najbardziej. Współpracujemy ze wszystkimi większymi portalami oferującymi dostawy do jedzenia do klientów, czyli Pyszne Glovo, Uber, Bolt, to są wszystko partnerzy, z którymi regularnie współpracujemy. Oni gwarantują Wam dostawy swoimi samochodami, tak? My akurat prowadzimy od wielu lat model dostaw we własnym zakresie i zdecydowanie przy tej ilości dostaw, które realizujemy, jest to po prostu bardziej opłacalne. Oczywiście. Zarówno skuterami, jak i samochodami. Więc te samochody, skutery też mogą być wyleasingowane, tak? Jak najbardziej tak. Mhm. Jak wygląda Wasza polityka, jeżeli chodzi o strefę dostaw? Czy w małej miejscowości ma ktoś wyłączność już na taką ramenownię, czy jak to wygląda? Tak. Jakby tu dać przykład. Miejscowości takie, w których mamy jeden lokal, typu Częstochowa, typu Sieradz, to są właściwie lokale, które mają po prostu całe swoje miasto, o ile są oczywiście w stanie jak gdyby tylko dotrzeć w sensie czasu dostawy do całego miasta, to jak najbardziej mogą dostarczać w całym mieście i w części miejscowości, gdzie liczba mieszkańców jest skromna, to w ogóle dajemy jak gdyby zupełnie wyłączność. Tak jak w przypadku Sieradza wiemy, że nie planujemy nigdy rozwoju ponad jeden lokal per miasto. Mhm. I wtedy dajemy faktycznie na całe miasto wyłączność na dostawy i obsługę. A w przypadku takich dużych miejscowości jak powiedzmy Warszawa, Łódź, Kraków, to tak na dzielnicę? Mówię, mniej więcej jest to liczone na liczbę mieszkańców. Około 100 tysięcy mieszkańców jest naszym wyznacznikiem jako powiedzmy terytorium takie na wyłączność dla naszego partnera. Mhm. No przejdźmy do takich mniej przyjemnych tematów. Czy umowa zawiera jakieś kary? Tak, zawiera kary, ale zdarzało nam się w trakcie naszej już dziesięciolecia funkcjonowania tylko raz zaistniała konieczność zastosowania kary. Mieliśmy partnera niestety bardzo krótko, który usilnie próbował do menu wprowadzić swoje własne danie. Pomimo kilku próśb ustnych, pisemnych,
nie zaprzestał i faktycznie to była jedyna sytuacja w życiu, w którym faktycznie byłem zmuszany do zastosowania kary. Tak naprawdę no to one są tylko zapisane w umowie jako forma straszaka. Straszaka i miałem, pisząc tę umowę, nadzieję, że też na zawsze takie pozostaną. No ale jednak okazuje się, że partnerzy potrafią czasami wymyślać rzeczy, na które sami byśmy nie wpadli. Jasne. Jeszcze wróćmy do tematu pracowników. Ilu pracowników jest potrzebnych przy punkcie stacjonarnym, przy food trucku? Właściwie to model ramen shopu jest stworzony tak, że potrzebujemy dwie osoby do obsługi zarówno food trucka, jak i stacjonarnego w tygodniu, czyli jednego kucharza, jedną osobę, która pomaga kucharzowi oraz też obsługuje zamówienia przychodzące oraz kierowcy, który rozwozi zamówienia. Czyli to jest właściwie taka trzyosobowa kadra w tygodniu, zupełnie wystarcza. W weekend jest ona uzupełniana o dodatkowego kucharza i w zależności od tego, jak dużą mamy salę, ewentualnie jeszcze też drugą osobę na salę. Kelnerka, ale, tak? Jakiś kelnerka. Natomiast chcemy na razie opierać się na lokalach, które będą miały liczbę miejsc siedzących poniżej tych 20, więc tak naprawdę jedna osoba nawet w weekend jest w stanie swobodnie sobie poradzić z tym. Kupując food trucka, możemy liczyć na to, że będziemy się tym food truckiem przemieszczać po różnych imprezach, czyli no nie wiem, ogarniać jakieś festyny, jakieś eventy, coś w tym stylu? Tak, jak najbardziej. Food truck właśnie dokładnie temu służy, żeby mieć tam swobodę mobilności. Jeśli znajdziemy jakieś miejsce, które tak się wyróżnia na mapie miasta, jak tutaj ta strefa Piotrkowskiej 217, w której znajduje się nasza restauracja King Kong, to właściwie można się nastawić na pobyt stacjonarny takiego food trucka. Jest to wówczas faktycznie zalecane, natomiast w przypadku takim, kiedy bierzemy food trucka, nie mając takiego ścisłego planu, gdzie chcielibyśmy go postawić, to właściwie skupianie się na imprezach festiwalowych jest bardzo dobrym pomysłem i docelowo planujemy też jeździć tak naprawdę grupami food trucków, bo na wielu imprezach, na których już też mieliśmy doświadczenie właśnie z food truckami King Kongowymi, zdarzały się takie sytuacje, że kolejki po prostu są tak kosmicznie duże, że jesteśmy w stanie dwoma, trzema pojazdami z tym samym menu jechać, bądź ewentualnie podzielonym jakoś logicznie pomiędzy te trzy food trucki i mieć tak czy tak pełen obrót na pewne dni festiwalowe. A nie ma takiego ryzyka, że no nie wiem, macie, powiedzmy, będziecie mieli z czasem, powiedzmy, 50 food trucków jeżdżących po Polsce i nagle jest jakiś, zakładam. Bardzo dobrze mi życzysz, dziękuję. Ja ci życzę dużo więcej, ale w każdym razie jest tych food trucków sporo i nie wiem, na mały festyn zjeżdżają się nagle trzy food trucki i żaden nie jest w stanie zarobić, tak? Wybacz, ale tak daleko fantazja mi po prostu jeszcze nie sięgnęła. Myślę, że faktycznie miejmy nadzieję, że kiedyś będziemy się musieli zmierzyć jakieś, z takim problemem, ale myślę, że na razie jak gdyby to, co faktycznie widzimy gdzieś w takiej rzeczywistej perspektywie planowania, to jest ilość powiedzmy 15-20 food trucków w najbliższych latach i wówczas właściwie nie widzimy też takiego aż tak gigantycznego zagrożenia, żeby tego miejsca dla któregoś mogło zabraknąć. Tak naprawdę to nawet jeżdżąc po Łodzi tak poza festiwalowo, bylibyśmy w stanie utrzymać 2-3 food trucki z taką tematyką jedzeniową, żeby one właściwie ze sobą kompletnie nie konkurowały. Jest wiele miejsc, w których przy biurowcach gdzieś, nawet podjeżdżając tak na kilkugodzinną obsługę, przy wielu biurowcach po prostu ludzie nie mają opcji zamówienia czegokolwiek do jedzenia, bądź właśnie muszą zamawiać, nie są w stanie jak gdyby wyjść gdzieś coś zjeść, więc postawienie nawet food trucka w takich miejscach absolutnie ma sens. No i tak. Jak wygląda Wasza polityka cenowa, jeżeli chodzi o ceny na food truckach? Wszyscy mają te same ceny? Czy jest to zależne od miejscowości, od tego, gdzie ten food truck? Staramy się raczej utrzymywać stały cennik bez względu na to, w jakim obszarze się food truck porusza. Tak naprawdę koszty produktu, a i tak są podyktowane kosztami, które my ponosimy tutaj w produkcji centralnej. W związku z tym stosowanie różnych cenników nie do końca jest dla nas, powiedzmy, taką
chętnie stosowaną polityką. Wolimy jednak mieć ujednolicone ceny w całym kraju i ramen u nas, tak jak widać tutaj za naszymi plecami, w pełnym komplecie jest oferowane za 39 zł. Jest to naprawdę... Bez względu na to, jaki to jest ramen? Mamy kilka rodzajów tego ramenu, zarówno w wersji wege, jak i wersji mięsnej oczywiście, ale wszystkie rameny, które w tym momencie oferujemy, są w ujednoliconej cenie. Będą na pewno jeszcze sezonowe rameny, które będą oferowane w ramach, powiedzmy, jakichś takich wkładek, bądź gdzieś spod lady jakieś takie specjały. Z jagodami. ale wówczas prawdopodobnie będzie nieco odmienna ta cena, natomiast tak to na nasze podstawowe menu to faktycznie 39 zł i mamy... A na jakich prowizjach bazują franczyzobiorcy? Prowizje. Tak naprawdę my wychodząc od strony food costowej, czyli kosztu wytworzenia posiłku naszego, w odniesieniu do ceny jego detalicznej, zawsze jak gdyby trzymamy się pewnej takiej normy, że cena, koszt wytworzenia tego dania musi się mieścić poniżej 30% jego ceny detalicznej. Mhm. I faktycznie to jest jak gdyby dla nas wyznacznikiem tego, jak kształtować potem też cenę. Właściwie to też jak gdyby stąd wynika też obecnie jego cena. Marża właściwie jest łatwo policzalna po odliczeniu kosztów stałych. Mhm. Natomiast jak gdyby ten koszt surowca zawsze staramy się, żeby był w przypadku ramena na takim poziomie. W przypadku starterów tych wszystkich przystawek nawet mamy food cost na poziomie 20-25%, żeby faktycznie ta marża na tych produktach była jeszcze wyższa dla naszego partnera. Jest jakaś polityka, macie jakąś politykę, jeżeli chodzi o wysokość czynszy w Polsce? Czy... No, oby były jak najniższe. Mhm. No, w dzisiejszych czasach i tak zmienności na rynku, to właściwie ciężko jest o coś bardzo ujednoliconego, bo mamy rozstrzał czynszów naszych lokali od 3-2, nawet 2,5 tysiąca złotych, mhm, o dziwo, gdzieś w jakichś niesamowicie okazjonalnie wychwyconych lokalach, do nawet 6,5-7 tysięcy złotych, więc ten rozstrzał jest faktycznie... Ale nie bawicie się w lokal za 30 tysięcy? Nie, no bo są też takie lokale w Polsce, gdzie tam... Nie, jeśli chodzi o jak gdyby rentowność lokalu, zdecydowanie musimy poszukiwać lokalu, który ma czynsz nie przekraczający 80 tysięcy złotych, nawet w takim układzie kombo, gdzie mieścimy dwie sale i dwie kuchnie na ramen i sushi pod jednym dachem. Mhm. Wiem, że nie macie jeszcze doświadczenia jakby jako sieć i ciężko tutaj będzie się odpowiedzieć na to pytanie, ale masz doświadczenie, bo już stoi ten food truck w tym miejscu, macie doświadczenie, jeżeli chodzi już o inne restauracje. Ile tak naprawdę franczyzobiorca jest w stanie na tym zarobić? Bo to jest podstawowe pytanie i to jest najważniejsze dla franczyzobiorców, tak? W przypadku lokali stacjonarnych nasz model zakłada zwrot z inwestycji w okresie 2-2,5 roku jako faktycznie taką górną granicę okresu, który musi pracować na to, żeby się koszty całej inwestycji zwróciły. Mhm. Przy food trucku? Przy food trucku to właściwie jedna impreza. Wynajmu, to jest jedna impreza. Tak, ta forma wynajmu jest bardzo, bardzo godna polecenia dla partnerów, bo ryzyko praktycznie jest żadne. Mhm. Wystarczy, że popracujemy kilka dni i mamy na opłaty franczyzowe i wynajem food trucka pieniądze odłożone. Mhm. Także... Czy trzeba mieć jakiś zapas gotówki, zgłaszając się do Was, nie wiem, inwestycja kosztuje powiedzmy 250 tysięcy, trzeba mieć, nie wiem, kolejne 100 tysięcy na to, żeby przetrwać pierwsze miesiące? Dobrze by było mieć faktycznie zapas kapitałowy jako taki plan minimum, chociaż na tym poziomie 80-120 tysięcy złotych. To daje faktycznie nam takie poczucie bezpieczeństwa, że wystarcza nam na pierwsze zatowarowanie surowca od naszych dostawców, gdzie wiadomo, że pierwsze dostawy zawsze są gotówkowe, więc dopiero potem wyrabiamy sobie jak gdyby ten kredyt zaufania, otrzymując faktury przelewowe. Więc działania marketingowe, pierwsze zatowarowanie, pierwsze wypłaty pracownicze w okresie, kiedy jeszcze lokal jest na rozruchu, mhm, to są takie rzeczy, które no, musimy w jakiś sposób z budżetu gotówkowego pokryć. Więc to jest jak gdyby taki faktycznie plan minimum. Tutaj cały czas od samego początku mówimy o food truckach. Wchodzą w rachubę tak samo przyczepy gastronomiczne? No bo powierzchnia w zasadzie zabudowy jest ta sama. Przyczepy gastronomiczne, tak naprawdę tak. I kontenery również, tylko food truck daje jednak tą niesamowitą swobodę mobilności.
A tych festiwali jest faktycznie w całym kraju taka duża ilość, że jeśli mamy tylko zapał do tego, żeby podążać za tymi imprezami, to właściwie jedna impreza w miesiącu może nam dać przychód równy całej reszcie miesiąca. To jest taka skala przełożenia czasami w przypadku niektórych wydarzeń. I jak gdyby zamykanie się na taką możliwość współpracy, no jest, powiedzmy, no jest okej, ale szkoda rezygnować z takiego dodatkowego dochodu, który można zyskać właśnie dzięki tej swobodzie mobilności pojazdu. Czy taki biznes można prowadzić też sezonowo? Bo nie, ktoś się zgłosi, powiedzmy, kto ma punkt, nie wiem, w Mielnie, we Władysławowie, chciałby w takiej miejscowości turystycznej otworzyć taki punkt. Może prowadzić tylko sezonowo? W ogóle pierwszy okres, na który wynajmujemy food trucka, to jest taki okres, powiedzmy, testowy 3-miesięczny, żeby franczyzobiorca nie miał takiego poczucia, że wchodzi w coś, czego nie zna, podejmuje zbyt duże ryzyko, więc w przypadku takiego, gdzie my nie ponosimy gigantycznych nakładów finansowych na przygotowanie pod działanie takiego food trucka, jesteśmy w stanie ugiąć się i dać tam swobodę takiego okresu testowego na sprawdzenie tego biznesu z nami. I oczywiście może to być okres wakacyjny, można jak gdyby spróbować w tym okresie wakacyjnym. No myślę, że po okresie wakacyjnym mało kto będzie chętny do oddania tego food trucka, bo... No wiadomo, ale może kupić swojego wtedy, tak? Po okresie najmu. Wydaje mi się, że jeśli przyjmiemy, że koszt zakupu takiego food trucka, przyjmijmy, że wyposażone faktycznie będzie kosztowało około 60 tysięcy złotych, to tak naprawdę okres, w którym płaci nam, jest tak naprawdę dla nas, nie jest dodatkowym zarobkiem. My głównie chcemy to, dlatego ta opłata za wynajem jest tak niska, bo my traktujemy to jako dodatkową formę promocji. Dla nas po niecałych 3 latach następuje zwrot z inwestycji poprzez wynajem, a jak gdyby korzyść czerpiemy przez to, że widać nas wszędzie i mamy dodatkowe opłaty franczyzowe, które są już takim naszym, powiedzmy, zarobkiem na czysto. Mm-hmm. Myśląc, powiedzmy, o jeszcze takim... Też, tak, przepraszam. Jeszcze też faktycznie jak gdyby trzeba uwzględnić to, że model przez to, że ma tą produkcję scentralizowaną, też jakieś drobne źródło dochodu ma z tytułu tego, że surowce, półprodukty, które są wytwarzane, faktycznie stanowią też jakiś dodatkowy dochód dla nas jako franczyzodawcy. Mhm. W moim przypadku, w przypadku moich sieci, ja też wszystkie sieci swoje zaopatruję centralnie i często ktoś zarzuca mi, że mam za drogie produkty. Czy u Was ta cena tych półproduktów do wytworzenia tego ramenu jest jawna i ona jest gdzieś na stronie internetowej? Można... Jawna nie jest. Jest ona ujawniana naszym partnerom oczywiście w trakcie już rozmów negocjacyjnych i to, co jest jak gdyby naszą gwarancją daną przez nas, to jest utrzymanie kosztów tych półproduktów i wszystkich surowców, które są kupowane z naszego magazynu centralnego na takim poziomie, żeby faktycznie food cost ze wszystkich produktów kupowanych od nas czy od dostawców zewnętrznych nie przekraczał nigdy tych 30% w przypadku samego ramenu, który jest tą podstawą naszego dochodu. Mhm. Jeżeli ktoś by chciał podpisać z Wami umowę, czy jest możliwość wglądu w draft takiej umowy? Wysyłacie taki tak, draft? Oczywiście, jak najbardziej. Nie ma żadnego problemu. Oczywiście, jak gdyby jest to jawne. Nie ma innej możliwości. No, przed podpisaniem oczywiście każdy partner musi mieć wgląd do tej umowy i być pewnym tego, że to, pod czym się podpisuje, faktycznie jest zgodne z jego z własnymi odczuciami i przekonaniami. Mhm. W jaki sposób można Was znaleźć? Poprzez stronę internetową? Przez stronę internetową franczyza.ramenshop.pl. To jest strona, na której są podstawowe informacje o naszej marce ujawnione oraz też formularz kontaktowy, przez który można zadać nam pytania, bądź ewentualnie jak gdyby zostawić na miarę do siebie i umożliwić nam dzięki temu kontakt z zainteresowaną osobą. Mam nadzieję, że żeśmy dzisiaj przybliżyli tutaj możliwość wejścia we franczyzę ramena. Dziękuję Ci pięknie za dzisiejszą rozmowę. Bardzo mi miło również. Jeżeli dzisiejszy odcinek się Państwu spodobał, bardzo proszę o wciśnięcie koniecznie pod filmem ikonki subskrybuj i zostawienie łapki w górę. No i oczywiście zapraszamy na rameny i zapraszamy do współpracy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to